Milan, za nami spotkanie drużyny, które miały już zapewnione utrzymanie przed tą kolejką. Tymczasem tutaj zgotowaliście nam niezłe widowisko, a 6 bramek. Na pewno staraliśmy się wygrać to spotkanie, chcieliśmy wygrać to spotkanie i no jak mieliśmy ten cel grać o 9. miejsce, no to tak właśnie do tego podeszliśmy, żebyśmy wygrali ten mecz. Szkoda, że nie udało się, że właśnie był remis, że straciliśmy 3 proste bramki. No i tego jest najbardziej żal, że 3 bramki straciliśmy. Czyli ten remis was nie satysfakcjonuje? Na pewno nie, na pewno chcieliśmy wygrać i utrzymać sobie już jak najszybciej to 9. miejsce. Powiedz, kto ma najmocniejszą lewą nogę w drużynie Krakowi? Dlaczego to nie jest Javi Hernandez, tylko ty? Na pewno ja nie mam. Na pewno ma on lepszą lewą nogę jak ja. No udało się strzelić tą lewą nogą, no i bardzo się cieszę, że spadła tak. Fajnie. Kolejne spotkanie właśnie z Arką Gdynia we wtorek. Będziecie chcieli wygrać tam na Pomorzu i zapewnić sobie już 9. miejsce, bo brakuje nam tylko 3 punktów do tego, żeby to osiągnąć. Tak, na pewno idziemy z celem do Gdyni wygrać, no i mam nadzieję, że się uda. Ty otrzymałeś ksywkę Dimunator w ostatnim czasie. Tym golem dzisiejszym chyba udowadniasz, że pasuje do ciebie. A, nie. Nie, no staram się grać najlepiej jak umiem i staram się dać ze siebie wszystko na boisku, no i super jak mogę pomóc czasami drużynie, jak się uda, może strzelić jakaś bramka.